Żeby codziennie umierały osoby, które mogłyby żyć. Jestem lekarką i chcę, żeby ratowano zdrowie i życie. Życia Polaków nie ratują dzisiaj rządzący politycy, bo zamiast skupić się na wzroście zakażeń, na liczbie ofiar, na liczbie osób objętych kwarantanną, których jest dzisiaj ponad milion, i na tym, jak ograniczyć liczbę ofiar, skupiają się głównie na swoich słupkach poparcia. Życie i zdrowie codziennie ratują lekarki, ratownicy medyczni, pielęgniarki, diagnostki. To są osoby, które codziennie w swojej pracy stykają się z cierpieniem i śmiercią, które w swoich dyżurkach mają laurki od dzieci pacjentów z rysunkiem i podpisem: proszę, uratujcie mojego tatę. A tego taty od kilku dni już nie ma. To medycy pochylają się z rurką intubacyjną nad pacjentem, który przed chwilą skończył rozmawiać ze swoją żoną przez telefon, bo chciał się pożegnać. To w moim gabinecie moje pacjentki płaczą, bo zostały same na starość, bo w rodzinie miały już 6 pogrzebów, bo syn leży pod respiratorem. Są też te szczęśliwe zakończenia, mimo że brakowało już nadziei, jak to mojej koleżanki anestezjolożki, która rok temu w Wigilię płakała z bezradności, intubując pacjentkę, by po paru tygodniach starań całego zespołu móc ją uściskać, wręczając wypis przy wypisie do domu. Ja nie pracuję bezpośrednio z pacjentami chorującymi na COVID, jestem specjalistką endokrynologii, więc skąd znam te wszystkie historie? Proszę Państwa, od 2 lat tak wyglądają moje rozmowy ze znajomymi medykami. Rozmawiamy, bo to pomaga radzić sobie ze skrajnym zmęczeniem, z bezradnością, z frustracją, z wypaleniem zawodowym. Wielu z nas czuje się upokorzonych warunkami pracy, jakimi stworzyli nam politycy. Mamy do czynienia z największym zagrożeniem dla zdrowia i życia Polaków od czasu II wojny światowej, a państwo wciąż żałuje pieniędzy na godne wynagrodzenia dla ratowników czy pielęgniarek. Wielką nadzieją dla nas, dla medyków, były szczepienia. Pamiętam radość i ulgę, kiedy bezpieczne, skuteczne preparaty uzyskiwały rejestrację, kiedy mogliśmy się zaszczepić. I wiarę, że dzięki szczepionkom ten koszmar się wkrótce skończy, że przestaniemy patrzeć na śmierć naszych pacjentów, której nie mogliśmy zapobiec. Jestem głęboko wdzięczna, że mogłam się zaszczepić 3 dawkami szczepionki. Dzięki temu COVID, który przeszłam w tym miesiącu, wyglądał jak przeziębienie. 61 tysięcy osób przeżyło 2021 rok dzięki szczepionkom. To czyjaś babcia, tato, najlepsza przyjaciółka. To wielki sukces nauki, rozumu i humanizmu. Niestety stanowczego naukowego podejścia zabrakło rządzącym, wdrażając Narodowy Program Szczepień i później, kiedy PiS nie zdecydował się na wdrożenie paszportów covidowych. Kiedy było już jasne, że zaszczepiło się nas za mało, że czeka nas kolejna fala zachorowań, kolejne zgony. Prawo głośnej bandy egoistów do roznoszenia wirusa okazało się ważniejsze niż nasze prawo do życia i zdrowia, prawo obywateli i obywatelek do opieki medycznej. Jestem lekarką i popieram obowiązek szczepień. Wiem, że są bezpieczne. Wiem, że dzięki nim trudniej się zarazić, że przebieg choroby jest łagodniejszy, że ryzyko ciężkich, wieloletnich powikłań i śmierci jest znacznie niższe. Szczepienia chronią życie. Dlatego apeluję, szczepmy się. Jeśli ktoś z Państwa nie przyjął jeszcze 1., 2. czy 3. dawki szczepionki, zapiszcie się na nią dzisiaj, teraz, natychmiast. Dziękuję. Bardzo dziękuję Kai Filaczyńskiej za te ważne informacje. Dla Państwa wiadomości powiem, że wszyscy uczestnicy i uczestniczki naszej konwencji dzisiaj zostali również przetestowani i wszyscy uzyskali wynik negatywny, więc jesteśmy bezpieczni. Zresztą jako Lewica mówimy zawsze o odpowiedzialności, to jest dla nas bardzo ważne.
Dlatego też chciałabym, abyście teraz Państwo wysłuchali profesora Jacka Kubiaka, epidemiologa, który opowie nam przede wszystkim o tym, czym jest Omikron. Głównym aktorem w tej fali jest wariant genetyczny wirusa SARS-CoV-2, Omikron. Jest to taki wariant genetyczny wirusa, który ma zakumulowanych bardzo wiele mutacji. To jest rzeczą naturalną, że mutanty wirusa pojawiają się. Natomiast ten był wyjątkowy, dlatego że pojawiło się od razu ponad 30 mutacji. Nie dość tego, mutant ten dalej mutuje. I w tej chwili mamy już 3 rodzaje wirusa typu Omikron. Omikron różni się od podstawowej wersji wirusa SARS-CoV-2 tym, że jest bardzo zakaźny. Bardzo łatwo jest zarazić się takim wirusem. Jego zakaźność jest podobna do zakaźności najbardziej zaraźnego wirusa, jakim jest wirus odry. Ja pracuję głównie we Francji i obserwuję, w jaki sposób walczy się z pandemią właśnie w tym kraju. Dlatego chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze funkcjonują tam paszporty covidowe, w tej chwili nawet wzmocnione, nazywane paszportami szczepieniowymi. I dzięki ich wprowadzeniu latem tego roku, ogłoszonym przez prezydenta Macrona, bardzo wiele osób postanowiło się zaszczepić, żeby móc korzystać z normalnego życia, chodzić do restauracji, barów, muzeów, na imprezy sportowe, czy po prostu jeździć pociągami dalekobieżnymi albo samolotami. Wprowadzenie tych paszportów podwyższyło w ciągu kilku tygodni o 10% poziom zaszczepienia. Głównym sposobem walki z pandemią są szczepienia, bo szczepienia zabezpieczają przed ciężkim przebiegiem choroby, przed śmiercią i w pewnym stopniu również zabezpieczają przed szerzeniem się pandemii, ponieważ skracają okres choroby. Dlatego obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 będą miały bardzo duży wpływ, pozytywny wpływ na, miałyby pozytywny wpływ na przebieg tej pandemii. Wprowadzenie takich szczepień obowiązkowych byłoby z punktu widzenia medycznego doskonałym rozwiązaniem, dlatego że zmusiłoby ludzi do tego, żeby się szczepić. I nawet jeśli byłyby opory przeciwko szczepieniu całej populacji, to zwiększyłoby poziom zaszczepienia. Dziękujemy i pozdrawiamy profesora Jacka Kubiaka, który też powiedział o tym, że przeżywamy stratę osób bliskich. Nie mogła być tutaj z nami Agata Diduszko-Zyglewska, ale mamy od niej przesłanie. Agata Diduszko-Zyglewska, radna miasta stołecznego Warszawy, polityczka Nowej Lewicy. Cześć. Nie mogę dzisiaj być z wami na miejscu, bo mam COVID, więc jestem na izolacji. Ale ponieważ zaszczepiłam się 3 razy, czyli tyle, ile to było możliwe, to przechodzę ten COVID jak lekkie przeziębienie. Niestety moja rodzina, tak jak tysiące rodzin w Polsce, została przez COVID doświadczona w sposób najpoważniejszy. W kwietniu zeszłego roku umarł mój tata. Tata bardzo chciał się zaszczepić i zaraził się COVID-em właściwie tydzień przed terminem szczepionki. Był bardzo żywym, sprawnym, realizującym własne plany życiowe, pełnym życia 60-parolatkiem, ale COVID zabił go w 20 kilka dni. Tata trafił do szpitala, był pod tlenem, był pod respiratorem. Nie dało się zatrzymać tej choroby. Nie mogłam w to uwierzyć. Do tej pory jest to trudne. Natomiast pomyślałam wtedy, że nie chcę stracić już nikogo bliskiego i zadbałam o to, żeby wszyscy w mojej rodzinie byli zaszczepieni w pierwszych możliwych terminach. Zaszczepiłam też swoje dzieci. I bardzo was namawiam do tego samego. Dajcie sobie szansę, bądźcie odpowiedzialne i odpowiedzialni za innych ludzi wokół was. Agato, pozdrawiamy ciebie, dziękujemy bardzo za te słowa.
I posłanka lewicy razem, posłanka z ziemi opolskiej. Szanowni Państwo, na ostatnim spotkaniu premiera z opozycją usłyszeliśmy od Jarosława Kaczyńskiego zapewnienie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zamierza wprowadzać żadnych sensownych obostrzeń, żadnych rozwiązań, które ratowałyby życie i zdrowie naszych bliskich. Jedyne, co mają do zaoferowania, to przerzucenie odpowiedzialności na obywateli i obywatelki. Państwo umywa ręce. Mówi, umieracie, umierajcie. Nie nasza sprawa. To sytuacja skandaliczna, kiedy państwo ugina się pod wolą grupki antyszczepionkowców, którzy dyktują rządowi, co należy zrobić. Jarosław Kaczyński powiedział wprost, nie wprowadzę tego, ponieważ boimy się protestów. Boimy się protestów społeczeństwa i aparatu państwa. Więc ja mam dla was jedną wiadomość. Jeżeli boicie się własnego cienia i nie macie odwagi ratować naszych mieszkańców i mieszkanek tego kraju, to po prostu podajcie się do dymisji, bo my wiemy, co trzeba zrobić. Czerpiemy naszą wiedzę od ekspertów i ekspertek. Z naszymi rozwiązaniami zgadzają się nie tylko ci, którzy do tej pory próbowali doradzać ministrowi zdrowia i premierowi, członkowie i członkinie Rady Medycznej przy premierze, którzy w związku z bezczynnością rządu podali się do dymisji, domagali się tego, co my. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych mówi ramię w ramię z lewicą, co należy zrobić. Popierają nasze rozwiązania związki zawodowe i przedsiębiorcy, bo wiedzą, że nasze rozwiązania ratują życie i zdrowie, ale pozwalają również na to, żeby gospodarka działała normalnie. Co to za rozwiązania? Proste. Strategia Stop COVID i obowiązkowe szczepienia. Mówimy o tych rozwiązaniach od dawna. To, że rząd nic nie robi, to efekt ich strachu i braku odwagi. My tę odwagę mamy. Obowiązkowe szczepienia ratują życie. To coś, co w zasadzie mogłoby uratować tysiące mieszkańców i mieszkanek naszego kraju, naszych bliskich, naszych przyjaciół, naszych dziadków, rodziców, dzieci. Te mogiły, które COVID wykopał, mogłoby ich nie być, gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości miał odwagę. Obowiązkowe szczepienia to również powrót do normalności. Obowiązkowe szczepienia i paszporty covidowe pozwolą nam wrócić do tej normalności, którą znamy sprzed pandemii. Będziemy mogli czuć się bezpiecznie, będziemy mogli mieć pewność, że jeżeli zachorujemy, to przebieg będzie łagodny, że uchronimy się przed śmiercią, że nasi bliscy uchronią się przed śmiercią. Na oddziałach szpitalnych, pod respiratorami w szpitalach leżą głównie niezaszczepieni. I żeby udrożnić system ochrony zdrowia, żebyśmy mogli znowu wrócić do tego funkcjonowania, które znamy sprzed pandemii, również szpitali, placówek medycznych, potrzebujemy obowiązkowych szczepień i paszportów covidowych. Bo normalność to nie tylko chodzenie do pracy, do kina, teatru, na spacery z rodziną. Normalność to również to, że możemy dostać się do lekarza i lekarki, że nie musimy czekać i że nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na teleporady. Ta normalność ratuje życie nie tylko tym, którzy są chorzy na COVID, ale również tym, którzy po prostu potrzebują skorzystać z systemu ochrony zdrowia. I my jesteśmy w stanie to zapewnić, ponieważ widzimy, jak działa to w krajach Europy Zachodniej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości boi się rozwiązań ratujących życie. Nie chce, odmawia ratowania naszych obywateli i obywatelek. Tymczasem są kolejne rozwiązania, które można by zastosować. Zaszczepieni bez lockdownu.
to coś, co jest stosowane w krajach takich jak Francja, Hiszpania, Niemcy. Szczepienie jest przepustką do restauracji, baru, ale również komunikacji publicznej w takich krajach jak Francja czy Niemcy. Mieszkańcy i mieszkanki po prostu się mniej boją. Mniej boją wirusa i śmierci. Coś, co zapewniłoby nam bezpieczeństwo, to również testowanie pracowników, którzy mają kontakt z grupami narażonymi na śmierć, na ciężki przebieg COVID-u. To pracownicy ochrony zdrowia, to pracownicy oświaty, to pracownicy opieki społecznej, kuratorzy, ale także administracja. To pracownicy handlu, wszyscy ci, którzy spotykają się w swojej pracy z dużymi grupami ludzi, ale również spotykają się z tymi grupami narażonymi na ciężki przebieg, powinni mieć bardzo łatwy dostęp do testowania. O to również upominamy się już od dawna. I nawet tego nie są w stanie wprowadzić. Nasze rozwiązania to nie jest magia. Nie jestem w stanie obiecać wam złotych gór, cudów. To, co jestem w stanie wam obiecać, to odpowiedzialność państwa. Nie przerzucanie odpowiedzialności na obywateli. To Polska, w której będziecie czuli się bezpieczni, bo nie będziecie się bali o życie swoje i swoich bliskich. Prosta strategia. Stop COVID, obowiązkowe szczepienia, to ratuje życie. I apeluję raz jeszcze. Jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości nie chce ratować naszych obywateli, to niech się podadzą do dymisji, bo my naprawdę wiemy, jak to zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Marcelina, za te słowa. Jak państwo słyszeliście przed chwilą, Marcelina rozpoczęła mówić o rozwiązaniach lewicy, o obowiązkowych szczepieniach. Przypomnę, że lewica w grudniu położyła na stole, złożyła do laski marszałkowskiej ustawę, którą moglibyśmy w Sejmie już dawno przegłosować i wprowadzić obowiązkowe szczepienia. Marcelina również mówiła o tym, że nie powinno być lockdownu dla osób zaszczepionych, że powinniśmy sprawdzać paszporty covidowe, które przecież wszyscy, którzy się zaszczepili, już mamy. Ale te informacje będzie dalej kontynuował już nasz następny uczestnik konwencji, poseł z Gdyni, z Nowej Lewicy, Marek Rutka, którego za moment zaproszę na scenę. Marku, zapraszam ciebie. Co masz zrobić jutro, zrób już dziś. To motto powinno przyświecać każdej władzy. By zaopiekować się obywatelami, potrzeba odpowiedniego planu działania, programu, który wybiega w przyszłość. Lewica ma taki plan i nie boi się tego planu przedstawić. Dlatego już dziś prezentujemy plan na naprawę systemu ochrony zdrowia. Plan na Polskę po pandemii. Pandemia cały czas zbiera swoje śmiertelne żniwo. Na dziś ten licznik ofiar przekroczył już 105 tysięcy. Dla zdrowia publicznego jest jeszcze jedna bardzo ważna, bolesna liczba. To osoby, które przechorowały COVID z powikłaniami. Na dziś to jest ponad 1 000 000 Polek i Polaków. Te wszystkie osoby potrzebują wsparcia. Potrzebują, bo zdrowie i życie jest wartością bezcenną. Jest wartością najważniejszą dla nas wszystkich. Dlatego jako Lewica postulujemy wprowadzenie pakietu badań medycznych, badań po-covidowych. Te badania powinny być indywidualnie konsultowane za każdym razem z lekarzami po to, aby rehabilitacja po COVID-zie przyniosła najlepsze rezultaty. Szybka reakcja po chorobie to nie tylko odpowiedzialność za zdrowie, to także bardzo ważna inwestycja w przyszłość naszego narodu. Każdy lekarz powtarza, że podstawa to profilaktyka i dbanie o zdrowie. Lepsze jutro to odpowiedzialne działania już dziś. Według danych Eurostatu Polska jest na szarym końcu pod względem wydatków na ochronę zdrowia i udziału tych wydatków w budżecie państwa. W Polsce wydajemy na ochronę zdrowia 2 razy mniej niż wydają Francuzi, 2 razy mniej niż wydają Niemcy. Jesteśmy na szarym końcu Unii Europejskiej. By wykorzystać nasz potencjał, musimy być zdrowi. To znaczy w zdrowie trzeba zwyczajnie zainwestować.
Dlatego Lewica mówi jasno i mówi to od dawna. Minimum 7,2% PKB na ochronę zdrowia. To jest europejski standard. Lewica wprowadziła Polskę do Europy. Czas na wprowadzenie europejskich standardów do Polski i do polskiego systemu ochrony zdrowia. Panie ministrze Adamie Niedzielski, my jako Lewica wykonaliśmy bardzo dużą pracę. Przygotowaliśmy dla pana ustawę. To jest bardzo proste działanie. Wystarczy tą ustawę uchwalić. Pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni. Oni od samego początku są na pierwszej linii walki z koronawirusem. I co oferuje im władza? Władza oferuje im często podstawowe wynagrodzenie, najniższą krajową. Za to nie da się utrzymać rodzin, to nie gwarantuje godności i też nie docenia ich w pracy i zaangażowania w walkę z pandemią. W Polsce średni wiek pielęgniarki to 53 lata. Jasne, doświadczenie jest ważne w każdym zawodzie, w zawodach medycznych również. Ale brak dopływu młodych ludzi do branży medycznej oznacza, że wkrótce zabraknie medyków przy łóżkach w szpitalach. Co roku system ochrony zdrowia opuszcza około 10 tysięcy pielęgniarek. Niestety już dziś nie mamy kim tych wakatów uzupełnić. Jeśli nic z tym nie zrobimy, te łóżka pozostaną z pacjentami, ale ci pacjenci pozostaną bez ochrony. Dlatego Lewica mówi jasno, jesteśmy za tym, aby wynagrodzenie medyków wzrastało skokowo. Dotyczy to wszystkich medyków, ale bardzo ważne jest dla nas średni i niższy personel medyczny. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, ale w jednej z placówek medycznych w Grodzisku Mazowieckim na wizytę u endokrynologa trzeba czekać do sierpnia 2027 roku. Tak, to 5 lat i 7 miesięcy. Tyle musimy czekać na wizytę u specjalisty. A w jednym ze szpitali w Warszawie na operację zaćmy oka pacjent musi czekać do 2033 roku. To ponad 10 lat. 10 lat musi oczekiwać pacjent na ratującą zdrowie i komfort życia operację. I taki czas oczekiwania może dotyczyć każdego z nas. To wszystko brzmi niestety jak bardzo nieśmieszny żart. Niestety jest to smutna rzeczywistość. Smutna rzeczywistość polskiego systemu ochrony zdrowia. Ale Lewica mówi od dawna, że wie, jak to zmienić. I to nie jest takie trudne. Oprócz zwiększenia nakładów na system ochrony zdrowia, bardzo ważne jest przy bardzo małej liczbie lekarzy odbiurokratyzowanie ich pracy. Dlatego opowiadamy się za szerokim stosowaniem i za szeroką pomocą lekarzy sekretarkom medycznym i asystentom medycznym. Oni powinni pomagać w pracy lekarzy. Kolejnym bardzo ważnym krokiem i łatwym do wykonania jest to, aby system ochrony zdrowia promował wyleczenie pacjenta, a nie wizytę. Lewica ma program na ochronę zdrowia, wystarczy go wdrożyć. Dziękuję. Tak jak powiedział przed chwilą poseł Marek Rutka, jesteśmy w pandemii już prawie od 2 lat, ale trzeba też myśleć o tym, co po pandemii, co po tym momencie, kiedy ktoś poradził sobie z COVID-em. I niestety rząd sobie w tych sytuacjach nie radzi. Tak jak Marek Rutka przed chwilą powiedział, my mamy jako Lewica na to receptę, ale też mamy recepty w samorządach, bo są takie samorządy, które sobie dobrze z tym radzą, same sobie radzą, samodzielnie sobie radzą. O tym za chwilę opowie nam wiceprezydentka Łodzi, członkini Nowej Lewicy, pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Zapraszam cię na scenę, Małgorzato. Witam państwa serdecznie. Prawo i Sprawiedliwość nie radzi sobie z pandemią w samorządach. Nie wspiera samorządów w walce z pandemią. Najnowsze dane z Łodzi są szokujące. Jeśli chodzi o liczbę osób, które zmarły w 2021 roku, to ponad 13 tysięcy mieszkańców Łodzi.
w tym na COVID ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Łodzi. To o ponad 30% więcej niż w 2019 roku, kiedy o COVID-zie jeszcze nie myśleliśmy. To nie są dane statystyczne. To nasi bliscy, rodzina, przyjaciele. Prawo i Sprawiedliwość zafundowało również samorządom chaos w edukacji. Pochopne decyzje, niespójne, niekonsekwentne. Przykładem jest chociażby przejście na zdalne nauczanie dla części uczniów od 27 stycznia z jednoczesną możliwością przeprowadzenia i organizowania studniówek. Dyrektorzy placówek edukacyjnych z dnia na dzień stali się specjalistami od pandemii. Nie mieli innego wyjścia. Samorządy nie otrzymują również wsparcia finansowego od rządu. W samej Łodzi przeznaczyliśmy prawie 200 milionów złotych na walkę z COVID-em. Oczywiście nie ma szans, że te środki z powrotem otrzymamy od rządu. Również jeśli chodzi o Polski Ład, wiemy już, że do budżetu miasta Łodzi nie wpłynie ponad 300 milionów złotych. Do tego szalejąca inflacja, rosnące ceny gazu, prądu, w przypadku Łodzi to ponad 88%, powodują, że trudno jest realizować swoje codzienne zadania bez obniżonego poziomu, ale również bez sięgania do portfeli mieszkańców. My wiemy, jak to zrobić. W Łodzi udało się zrealizować szereg działań, które dbają o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. To przede wszystkim wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Poprzez nasze poradnie psychologiczne udało nam się uruchomić infolinię telefoniczną, gdzie dzieci i młodzież, zwłaszcza w czasie zdalnego nauczania, mogło uzyskać wsparcie również podczas izolacji i kwarantanny. Ale nasze rozwiązanie to również samorządowa promocja szczepień. Ta, którą robiliśmy bez oglądania się na rząd. To przede wszystkim nasze serwisy informacyjne docierające do mieszkańców Łodzi. To ulotki, to broszury, ale również promocja w naszych jednostkach podległych, żłobkach, przedszkolach, szkołach, tak żeby dotrzeć do rodziców, dziadków, ale również w naszych instytucjach kultury. Również zorganizowaliśmy pikniki rodzinne, na których zorganizowane były punkty szczepień. Dzięki właśnie tym piknikom udało nam się zaszczepić ponad 4300 mieszkańców Łodzi. Zaoferowaliśmy również badania po-covidowe dla osób, które miały stwierdzony przez test COVID i są 3 miesiące po izolacji lub kwarantannie. Ale to oczywiście nie koniec. Również udało nam się w ubiegłym roku przeprowadzić inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny, ale również infrastrukturę. Dzięki remontom w placówkach medycznych, w naszych przychodniach i inwestycjach w sprzęt medyczny udało nam się jeszcze bliżej być mieszkańców Łodzi. Planujemy jeszcze więcej, ale potrzebujemy więcej pieniędzy dla samorządów. Wiemy, jak działa teleopieka i chcemy również ją rozwijać dla mieszkańców Łodzi i seniorów, ale również rozwijać wolontariat miejski, który jest niezbędny w czasie COVID-u. Ta empatia, solidarność, którą wolontariusze kierują dla mieszkańców Łodzi przy zakupie chociażby leków czy żywności. Jeśli chodzi o to, co Lewica robi w samorządach, wiemy, jak jeszcze skuteczniej dbać o zdrowie i dobro mieszkańców, ale potrzebujemy wsparcia finansowego. Wsparcia finansowego od rządu, na które cały czas czekamy. Życie i zdrowie Polek i Polaków jest dla nas najważniejsze. Dziękuję.
Dziękuję Małgorzato za to, co powiedziałaś, co robimy, co robicie w samorządach, bo akurat Małgorzata jest wiceprezydentką Łodzi, ale wiemy, że przecież we wszystkich samorządach prezydenci i prezydentki muszą sobie podobnie radzić. Ale teraz na scenę zapraszam współprzewodniczących partii Nowej Lewicy, Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Kilka prostych prawd. Po pierwsze, ci, którzy są zaszczepieni, chorują rzadziej. Po drugie, jeżeli chorują, chorują lżej. Po trzecie, rzadziej umierają. Po czwarte, hospitalizowane osoby w tej chwili to w 90% osoby, które są niezaszczepione. Czy jest jakiś wniosek z tego? Czy komuś coś wpada do głowy w związku z tym? Mam pomysł. Może trzeba ludzi szczepić. Chciałem powiedzieć, że 7 grudnia żeśmy złożyli projekt ustawy o obowiązkowych, nieprzymusowych, o obowiązkowych szczepieniach. I wiecie, co się stało do tej pory? Od tego momentu ponad 1 000 000 osób zachorowało. Od tego momentu umarło 20 tysięcy ludzi. Dzisiaj jest na kwarantannie 1 000 000 osób. Pytanie jest takie, co się do cholery dzieje? Dlaczego nie wprowadzamy obowiązkowych szczepień? Przecież wszyscy to wiemy, że jak ktoś jest szczepiony, to jest bezpieczniejszy. Mówi o tym, uwaga, powiem to, po kolei Piotrek Duda, szef Solidarności, Andrzej Radzikowski, szef OPZZ-u, Dorota Gardias, mówi o tym Lewiatan, mówią pracodawcy RP, mówi BCC, mówi o tym Rada Dialogu Społecznego. Najważniejsza rada, która się wypowiada w sprawach pracowników i pracodawców. Nikt tego nie chce słuchać. Rząd tego nie słucha. Nie słucha partii politycznych, nie słucha rozsądnych ludzi, nie słucha Rady Dialogu Społecznego. Nie będzie też słuchał lekarzy, gdyż lekarze, doradcy tego rządu, od niego odeszli. A mówił pan Morawiecki o tym, że zaprosił do współpracy najlepszych lekarzy, że koniec z takiego momentu, gdzie będzie słuchał polityków w sprawie zdrowia, że będzie słuchał lekarzy. I ci lekarze odeszli. Panie premierze, czy pan wie, dlaczego od pana lekarze odeszli? Bo pan nie chce ich słuchać. Radzili panu wielu z nich obowiązkowe szczepienia, jakiś program, który będzie ratował Polki i Polaków. Po prostu pan ich nie chciał słuchać. A wie pan dlaczego? Bo chce pan słuchać pani Siarkowskiej. Bo słucha pan szaleńców. Bo słucha pan ludzi, którzy uważają, że świat jest płaski. Słucha pan ludzi, którzy uważają, że ten płaski świat, płaska ziemia leży, nie wiem, na skorupie żółwia? Słucha pan ludzi, którzy mówią, że jak ktoś się szczepi, to ma chipa chińskiego, rosyjskiego, że będzie się zachowywał jak robot, że nie będzie myślał, że ten chip wyjmie z niego rozum. Panie premierze, panie Jarosławie Kaczyński, oskarżam was o to, że w imię większości sejmowej, większość sejmowa zabija ludzi. Szukacie tej większości i po to, żeby ją mieć, słuchacie Siarkowskiej, słuchacie innych po prostu osób, które nie mają w tej sprawie ani wiedzy, ani rozumu, tylko złe emocje. Powtarzam wam i oskarżam was o to. Tworzycie taką sytuację, że większość sejmowa zabija ludzi. Żyjemy naprawdę w dramatycznych czasach. Pandemia odebrała każdemu z nas, naszych znajomych, bliskich, przyjaciół. Każdy i każda z nas zna ludzi, których odeszli rodzice albo dziadkowie. Taka jest dzisiaj rzeczywistość.
Sam straciłem dwóch przyjaciół. Widziałem, jak w ogromnych bólach odchodzili. To choroba niezwykle groźna. Dzisiaj dużo o tym mówiliśmy. Ale naukowcy i lekarze mają na nie rozwiązanie. Mają odpowiedzi, jak powstrzymać tę pandemię. Niestety, premier Morawiecki i ten rząd uznali, że nic nie da się zrobić, że trzeba pandemię przeczekać. Dzisiaj premier Morawiecki, zamiast walczyć o życie i zdrowie Polaków, spotyka się z proputinowskimi, antyeuropejskimi liderami i liderkami. Nie interesują go Polki i Polacy. Zdradził. W większości europejskich krajów od dawna funkcjonują standardy bezpieczeństwa, których w Polsce brakuje. Paszporty covidowe. Premier Morawiecki mówi, nie da się. Obowiązkowe szczepienia, nie da się. Darmowe testowanie na masową skalę, nie da się. Przywileje dla zaszczepionych i bezpieczeństwo dla nas wszystkich, nie da się. Dzisiaj z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że rządzi nami partia nie da się. Morawiecki i Kaczyński, co widać dzisiaj już na dłoni, potrafią tylko bezczynnie rozkładać te dłonie. Tak jakby setki umierających ludzi każdego dnia, Polek i Polaków, nic dla nich nie znaczyły. Odbębniają każdego dnia bezemocjonalnie kolejne konferencje prasowe, podczas których bez żadnych już emocji odczytują kolejne liczby zarażonych i zmarłych. Jedyne, co dzisiaj ich interesuje, można odnieść takie wrażenie, to utrzymanie tej kruchej większości w Sejmie. Robią to w sposób brutalny, za pomocą przekupstwa, szantażu i podsłuchu. Zamiast walczyć z pandemią, walczą o władzę. Niestety, dzisiaj także brakuje tego głosu ze strony nie tylko premiera Morawieckiego, ale tych rozsądnych ludzi, którzy są w innych częściach, w innych stronach sceny politycznej. Dlatego dzisiaj Lewica z tego miejsca chce powiedzieć jasno i wyraźnie. Stoimy po stronie życia. Zrobimy wszystko, żeby walczyć o zdrowie i bezpieczeństwo Polek i Polaków. Bierzemy odpowiedzialność, której nie wziął premier Morawiecki i PiS za Polki i Polaków. Porozmawiajmy chwilę o przyszłości, o tym, jak to będzie wyglądało za miesiąc, za dwa, a może za rok. Porozmawiajmy o przyszłości mojej wnuczki, o przyszłości waszych dzieci, o przyszłości waszych rodzin. Dziś mamy na kwarantannie ponad milion ludzi. Czy to będzie jakoś, panie premierze Morawiecki, wpływało na życie naszego kraju? Co będzie, jeżeli będzie 2 miliony ludzi? Co będzie, jeżeli będzie więcej ludzi na kwarantannie? Jak sobie pan wyobraża funkcjonowanie państwa? Chciałem panu powiedzieć, że zamykacie szkoły, dlatego że pana minister, który się okazał silniejszy w autorytecie dla PiS-u od pana, nie zgodził się na obowiązkowe wyszczepienie nauczycieli. Panie premierze, jest tragedia za granicą w Ukrainie. Czy będzie sytuacja taka, że za chwilę będziemy mieli chorych wojskowych, chore wojsko na kwarantannie, dlatego że nikt się nie chce zgodzić, żeby żołnierze zostali obowiązkowo zaszczepieni? A dlaczego pan nie chce, czego się pan boi, że pan nie daje polecenia i zgody na to, żeby lekarze i służba medyczna była zaszczepiona? A co będzie z sądami? A dlaczego sędziowie są niezaszczepieni? Co będzie z urzędami? Jak to państwo ma funkcjonować? Czy pan ma jakąś imaginację w tej sprawie? Dochodzi do tego momentu, o którym opowiadał Robert. Umierają ludzie. Chciałem panu przypomnieć, w większości rządzącej złożyliśmy, a będę mówił o rzeczy smutnej, która niestety wcześniej czy później, a dzięki wam wcześniej dotyka wielu ludzi,
złożyliśmy wniosek o podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Czy wiecie o tym, że ten zasiłek w tej chwili wynosi 4000? Według projektu ustawy Lewicy powinien wynosić 7. A jeżeli ktoś, nie daj Boże, w waszej rodzinie umrze, zobaczycie, ile naprawdę kosztuje pogrzeb. Dlaczego nie chcecie się słuchać w nasze postulaty wprowadzenia wdowiej renty? Jeżeli umierają starsi ludzie, a głównie umierają starsi ludzie w tej chwili, jeżeli ktoś zostaje samotny, dlaczego nie chcecie tym ludziom dać możliwość wyboru między ich rentą, 85% renty partnera, ale żeby zostawili jeszcze 25% swojego świadczenia dodatkowo? Pamiętajcie o tym, że jest 10% inflacji i wasze zapowiedzi, że dacie 13 rentę albo 14 rentę, są nic nie warte. Dlatego, że przy tej inflacji ci ludzie tracą 11 i 12 rentę. Przekładacie z jednej kieszeni do drugiej kieszeni, nie dając nic więcej. Myślcie o tych ludzi. Doprowadziliście do tego, że Polska w tej chwili to Polska rozpaczy. I to nie są słowa polityka z opozycji, który tak uważa. To tak jest. Ta rozpacz jest na ponad 100 tysięcy pogrzebach. Ta rozpacz jest przy braniu pensji. Ta rozpacz jest w momencie, kiedy płacimy za te pogrzeby. Czy wy tego nie widzicie? Ta rozpacz jest wtedy, kiedy nasze dzieci nie mogą chodzić do szkoły i musimy to organizować jakoś ich życie. Nie widzicie tego? Nie macie dzieci? Nie macie wnuków, nie macie rodzin. Co wy macie? Rozmawiacie i mówicie do Lewicy często, że mówimy o cywilizacji śmierci. My mówimy o cywilizacji śmierci? My mówimy o cywilizacji śmierci, a wy ją robicie. Obłudnicy. Chciałem powiedzieć, że wczoraj przeczytałem nowy projekt ustawy Lex Kaczyńskiego. Chcę jasno powiedzieć, czy państwo wiecie, co tam jest między innymi zapisane? Że jeżeli ktoś w zakładzie pracy zachoruje, a ktoś w tym zakładzie pracy nie zrobi testu, to ta osoba może sobie wybrać tę osobę, która nie zrobiła testu, oskarżyć się o to, że od tej osoby się zaraziła i od tej osoby uzyskać 5 razy średnią pensję, czyli 25 tysięcy. To przecież jest absurd. To znaczy zrzucacie z państwa całą odpowiedzialność i mówicie, znowu kłócicie ludzi i mówicie, jak zachorujesz, wybierz sobie tego, kogo nie lubisz, on ci da 25 tysięcy. A jak będzie tak, że ci ludzie będą mogli wybrać kogoś z rządu, kogo nie lubią i powiedzą, to przez ciebie choruje, bo tak powinno być. To Kaczyński się nie wypłaci. Doszliście do władzy pod hasłem walki z elitami. Tworzycie elity finansowe, tworzycie elity absurdu, tworzycie elity śmierci, elity kłamstwa, elity obłudy. Będziemy to wam pamiętać i pamiętamy i ludzie będą wam to pamiętać. PiS straszył Polki i Polaków cywilizacją śmierci. Wymyślono, aż nadszedł taki moment, kiedy sam ją stworzył. A dzisiaj pandemia, jak powiedział to Włodek, nabiera dopiero rozpędu. Kolejny wariant koronawirusa rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie, a ten rząd, jak widzimy, nie ma na to żadnej odpowiedzi. Dzisiaj więc nie tylko musimy zatrzymać pandemię, ale także zabezpieczyć bezpieczeństwo Polek i Polaków na przyszłość. To jest nasza odpowiedzialność ponad podziałami, bez względu na nasze barwy polityczne. Dlatego Lewica stanęła na wysokości zadania. Położyliśmy konkretne rzeczy na stole. Mamy konkretne propozycje dotyczące obowiązkowych szczepień, przywilejów dla zaszczepionych, paszportów covidowych, zwiększenia nakładów na publiczną ochronę zdrowia i skokowy wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego. Dlatego dzisiaj z tego miejsca, z całą odpowiedzialnością, apelujemy do całej demokratycznej opozycji. Zjednoczmy się na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa Polek i Polaków. Stwórzmy wspólnie, ponad podziałami, koalicję za życiem. Apeluję zatem
w imieniu Lewicy do największej partii opozycyjnej apeluję do Donalda Tuska, do Koalicji Obywatelskiej. Stańmy w jednym rzędzie i razem z organizacjami pozarządowymi, ze związkami zawodowymi, z wszystkimi ludźmi dobrej woli wprowadźmy ustawę zaproponowaną przez Lewicę dotyczącą obowiązkowych szczepień. Dzisiaj wasza bezczynność albo wasze działanie może uratować ludzkie życie. To nie jest już dzisiaj walka polityczna. To jest walka o życie ludzi, Polek i Polaków. Razem musimy pokazać naszym wyborcom, że mamy odwagę, poczucie odpowiedzialności i potrafimy współpracować w najważniejszych dla tego kraju kwestiach. Bo jeżeli mamy w przyszłości wziąć odpowiedzialność za Polskę, to jest ten moment, to jest ta chwila i to jest ta odpowiedzialność, którą razem, ponad podziałami, musimy dzisiaj pokazać. Powiedzmy zatem jasno. Obowiązkowe szczepienia to gwarancja bezpieczeństwa dla nas wszystkich, dla naszych bliskich, dla naszych rodzin, dla każdego i każdej z nas. To odpowiedzialność, to nadzieja, to życie. Tchórzostwo w tej sprawie, unikanie odpowiedzi, to strach, to groźba choroby, to śmierć. Lewica dzisiaj mówi jasno, jesteśmy za życiem. Zróbmy to razem. Zróbmy to razem. Maseczki. Zapraszamy wszystkich na scenę. Weźcie tą tablicę. O. Zróbmy to razem. A proszę. Dziękujemy Państwu, dziękujemy wszystkim osobom, które były z nami, byli z nami, internautom z Facebooka, z Twittera, z Instagrama, widzom, widzkom z telewizji, bo wiemy, że były transmisje i apelujemy o zdrowie dla Polek i Polaków i obowiązkowe szczepienia dla wszystkich. Dziękujemy. Dziękujemy Wam bardzo. Bądźcie zdrowi. Dzięki. Ja to.